Burczybasy, bazuny i mazanki – instrumenty polskiej muzyki ludowej. Prawdziwej rewolucji w muzyce ludowej dokonała harmonia. Kiedy pojawiła się w latach 20. i 30. XX wieku, to wyparła większość regionalnych instrumentów, zdominowała zupełnie swoim brzmieniem i siłą w ogóle dźwięku, zupełnie nieporównywalną z instrumentami ludowymi. No i też zmienił się jednocześnie repertuar. Równocześnie z pojawieniem się harmonii zaczęto rezygnować także ze strojów ludowych. Także w tym okresie następowało pewne ujednolicenie muzyki miejskiej, oczywiście tej miejskiej z tych najniższych warstw społecznych, no i muzyki wiejskiej. To wystawa związana z obchodami 200. rocznicy urodzin Oskara Kolberga, najwybitniejszego badacza polskiej XIX-wiecznej kultury ludowej. Prezentowana w Muzeum Etnograficznym wystawa obejmuje blisko 100 instrumentów wykorzystywanych w muzyce ludowej naszego kraju. Obok doskonale znanych skrzypiec, trąbek, piszczałek prezentowane są egzotyczne kaszubskie burczybasy, diabelskie skrzypce, bazuna, a także suka biłgorajska, cytra i cymbały. Burczybasy mają dosyć banalną formę, to znaczy są w kształcie beczki po prostu i rzeczywiście to wygląda jak miniaturowa beczka. Natomiast gra na burczybasie polega na przesuwaniu mokrej dłoni po włosiu i to powoduje drgania, które przekładają się na membranę i powstaje właśnie taki burczący, basowy dźwięk. Prezentowane muzealia pochodzą ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Muzeum Instrumentów Muzycznych, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Wystawę można podziwiać do 19 października bieżącego roku. Więcej w jutrzejszym wydaniu programu z cyklu Grzanka z Kulturą. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy.